Cześć, siemanko, dzień dobry, witam was ponownie, witam was w kolejnym odcinku i witam was następnego dnia. Dzisiaj mamy 20 grudnia, godzinkę 9.37 i ja aktualnie jestem w Danii na załadunku. No i postanowiłem zjeść sobie śniadanie z tego względu, że rano nie zdążyłem zjeść tego śniadania, bo na dużo rzeczy sobie wziąłem jakby rano na głowę, późno wstałem, no i wylądowałem tak bez śniadania. No ale teraz aktualnie oczekuję sobie na numer referencyjny, dlatego mam czas zjeść śniadanie. Mamy kolejny tydzień, kolejny nowy dzień, dlatego zapraszam was do obejrzenia tego odcinka do końca. Oba załaduneczki, które miałem na dzisiaj, zostały już wykonane. Teraz kieruję się już do portu, do Helsingoru. Będę płynął sobie do Helsingborgu, czyli tutaj przeprawa między Danią a Szwecją. Ona trwa około 20 minut, jest to dystans około 5 km. Także taki totalny lajcik akurat, żeby sobie coś zjeść, coś się napić, no i jechać po prostu dalej. Taka króciutka pauza, bym powiedział. Jeśli chodzi o weekend, to plany były dosyć duże, z tego względu, że chciałem wam pokazać tej Danii, ładniejszej Danii, coś ponagrywać i tak dalej. No ale nic z tego nie wyszło, no bo suma sumarów, ten weekend spędziłem dosyć mocno leniwie. Sporo spałem, bo spałem po 10-12 godzin. Naprawdę to jest totalny hardkor, jeśli chodzi o moje spanie, bo mi naprawdę 6 godzin wystarcza, jak jest 8, to już jest naprawdę max. No ale w każdym razie spałem właśnie po 10-12 godzin. Mało tego, łapałem jeszcze drzemki w ciągu dnia, czyli mój weekend kończył się na tym, że po prostu wstawałem, jadłem, oglądałem sobie jakiś serial, szedłem spać, wstawałem, jadłem, oglądałem serial, szedłem spać. Także naprawdę dużo się tutaj nie wydarzyło, a to też jest spowodowane tym, że ta pogoda była taka mało zachęcająca. Bo owszem, było słoneczko jak teraz, ale to dopiero po południu. Rano człowiek wstawał, pochmurno, deszczowo, wiało i się po prostu wszystkiego odechciewało na dalszą część dnia. Dlatego postanowiłem, że jednak spędzę ten dzień nie na nagrywaniu, a na lenistwie, bo zeszły tydzień też nie był jakiś bardzo łagodny. Może kilometrów nie było jakoś bardzo, bardzo dużo, ale za to było to tak poplanowane, że naprawdę tego czasu na sen było dosyć, dosyć mało. Dlatego taki weekend leniwy też był mi potrzebny. A jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, no to też tej roboty dużo nie ma, ponieważ mam do celu 254 km, więc naprawdę totalny light, bo mamy godzinkę 13.28, więc po robocie powinienem być już na spokojnie o takiej 18, więc też jest naprawdę super. No i nic więcej nie można tutaj wymagać. Także ja jadę cały czas przed siebie i słyszymy się później. Dobra, dojechaliśmy już do portu, teraz trzeba iść wypełnić sobie booking, no i oczekiwać na statek. No jeszcze wam pokażę, tak to wygląda tutaj z tej strony. O, tam po drugiej stronie właśnie mamy Szwecję, więc jak widzimy, no to odległość nie jest naprawdę duża. Tak jak mówiłem, około 5 km jest tutaj na drugą stronę, żeby właśnie dostać się do Szwecji. Dobra, idziemy tutaj do biura, trzeba wypełnić, tak jak wam mówiłem, ten tutaj numer booking, żeby otrzymać bilet na statek. Bilet mamy, także jedziemy już w rajkę oczekiwać sobie na odpowiedni statek. Znaczy odpowiedni, tu nie ma w sumie odpowiedniego, tylko najbliższy, jaki przypłynie po prostu.
Co prawda weekend był leniwy, no ale nie zabrakło mi tutaj czasu, żeby ugotować sobie ciepły posiłek. Zrobiłem sobie barszcz biały, no i teraz korzystając z okazji, że mam chwilę tutaj na promie, to sobie taki ciepły posiłek, obiadek skonsumuję. Jechaliśmy sobie na parking, teraz muszę jeszcze sobie zatankować, bo już mało paliwa jest, więc tankujemy, no i trzeba się gdzieś postawić i odpoczywać. Już zaparkowałem samochód, zatankowany, mamy godzinkę 17:00, więc naprawdę wymarzony dzień busiarza z tego względu, bo zacząłem ten dzisiejszy dzień tak naprawdę o godzince 9:00, bo dopiero wtedy ruszałem z parkingu, no i po 8 godzinach tak naprawdę takiej etatowej pracy kończę tą pracę na dzisiaj i mogę nacieszyć się swoimi sprawami, także ja sobie coś tutaj poogarniam, zrelaksuję się, obejrzę serial, no i będzie trzeba się kłaść spać, ponieważ jutro mam właśnie tutaj 12 km stąd zrzutkę, no i potem ruszamy dalej na Norwegię, no i tam jutro są 4 zrzutki, a w międzyczasie jeszcze jest jedna odprawa na granicy. Więc dzisiaj się będę już z wami żegnał i słyszymy się po prostu rano. Trzeba wstawać. Witam was ponownie następnego dnia, ja już jestem pod miejscem tutaj swojego rozładunku, mamy godzinkę 7:00 i też o tej godzinie miałem się rozładować, no ale niestety wczoraj późno wieczorem zobaczyłem, że jest tak wczesna godzina wbita rozładunku, no i nie miałem za bardzo już się z kim wykłócić, że ta firma na pewno będzie otwarta od 8, ponieważ nawet Google tak podają. Dlatego też sobie wstałem tak w miarę na styk, przyjechałem tutaj wiedząc, że raczej się nie rozładuję o tej godzinie 7:00, więc nie jadłem śniadania, no i teraz sobie to śniadanie tutaj przyrządzę, zjem i dopiero rozładuję towar i będę mógł ruszać dalej na Norwegię. Błąd, lecz nie do końca, ponieważ na bramie było napisane od 8 do 16, a okazało się, że jednak firma jest otwarta od tej 7, więc rozładowałem ten towar, robię sobie na szybko takie jedzenie, żeby zjeść po drodze i lecimy na granicę. We'll be right back.
Towar odprawiony, także ja ruszyłem dalej. No i to właśnie uwielbiam tutaj na granicy szwedzko-norweskiej, norwesko-szwedzkiej, to, że te odprawy naprawdę idą szybko od strzała. Tak jak się idzie tylko do spedycji, daje papiery o nirachciach, wszystko tam załatwiają, idziemy szybko do celników, celnicy podbijają, wracamy od celników, bierzemy od spedycji papiery i ruszamy dalej. I tak oto sposobem mam 71 km do celu, do mojego pierwszego rozładunku, ba, drugiego na dzisiaj, pierwszego w Norwegii, a potem zostaną jeszcze 3 rozładunki, ale wszystkie są blisko siebie, także jakoś to szybko pójdzie. Dlatego ja jadę cały czas przed siebie, no bo szkoda czasu. Dwa norweskie rozładunki są już za mną. Jeszcze zajechałem sobie teraz na stację kupić płyn do spryskiwaczy, bo mi się skończył. No a tutaj jest taka pogoda, a nie inna, więc tego płynu do spryskiwaczy nigdy nie za dużo, a już trochę szyba jest usyfiona, także już jest must have kupić po prostu właśnie ten płyn do spryskiwaczy. No i kolejny rozładunek za mną, został już tylko jeden, mam do niego 13 km, jeszcze 43 minuty zapasu, także naprawdę spoko, więc zobaczymy co dalej mi wymyślą, bo tu już tak naprawdę 3 dni do świąt, fajnie by było się ewakuować ze Skandynawii, choć nie ukrywam, też przyjemnie by było spędzić te święta gdzieś w okolicach, gdzie ostatnio byłem, czyli gdzieś tam na północy Norwegii, by było naprawdę super. No a z drugiej strony jednak te ceny zakupów tutaj są trochę wygórowane. Nic, kończę tutaj robić dokumenty i po prostu słyszymy się po wszystkich rozładunkach. Ostatni załadunek skończony, więc te wszystkie punkty mam z głowy, lecz to nie jest koniec pracy na dzisiaj, bo muszę się teraz kierować na Kopenhagę. Dokładnie ile kilometrów tam jest, nie wiem, około 500-600, coś takiego. No zobaczymy na którą godzinę będę tam miał być, bo mamy godzinkę 14:30, ja zaraz muszę zjechać jeszcze na jakiś parking, zjeść sobie jakiś obiad, no i dopiero na spokojnie będę mógł gnać do przodu właśnie na Kopenhagę. Także Wam dziękuję bardzo za uwagę. Standardowo Was zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Kliknijcie sobie od razu dzwoneczek, a wtedy każdy nowy film, czy też instruktaż, czy jakieś inne moje tutaj filmiki wrzucane na YouTube'a będziecie mieli po prostu na wyciągnięcie ręki. Równie standardowo zachęcam Was do obserwacji mnie na Facebooku oraz Instagramie. Linki znajdziecie nie gdzie indziej jak w opisie. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się, cześć. Na razie, pozdrawiam.